Witam Państwa w Drogowskazach Zdrowia. Święta tuż za nami, lecz my z Panią Stefanią pozostajemy jeszcze na chwilę w świątecznej atmosferze, co widać na naszym wspaniałym ziołowym stole. Witam bardzo serdecznie Pani Stefanio. Witam Panią, witam Państwa. No właśnie, święta za nami. No tak. Troszeczkę wszyscy się objedliśmy, jak to zazwyczaj bywa w święta. Goście przyjeżdżają, rodzina się zjeżdża. Co by Pani naszym widzom mogła polecić na to, żeby tak troszeczkę spuścić z tego brzucha? Przede wszystkim myślę, że trzeba zrobić oczyszczenie organizmu. Państwo po świętach przyda się. I znów, tak proszę Państwa, jest tak, jeśli już naprawdę przejemy się, bo w świętach jest taki okres, że człowiek je więcej niż zwykle, to dobrze jest jeden, dwa dni sobie zrobić takiego oczyszczenia organizmu. Niektórzy nawet mówią, czekam na tę kaszę jaglaną, w ogóle na ten krupnik, bo już nie mogę jeść tego świątecznego jedzenia, bo już tego jest za dużo. I dobrze by było coś takiego zrobić. Natomiast proszę Państwa, z herbatek. Możecie Państwo sobie wypić herbatkę mistrzowską, jest bardzo dobra, bo ona poprawi trawienie. No i ją pijemy tak naprawdę codziennie. Tak, Pani Alu, póki co można już ją zaparzyć. Drodzy Państwo, właśnie tutaj Pani Stefania przygotowała nam herbatki ekspresowe. Mamy wspaniałą herbatkę mistrzowską, którą możemy sobie zaparzyć tak naprawdę już teraz wszędzie. Możemy sobie wziąć wodę do termosu czy gdziekolwiek w restauracji, poprosić o wodę, już nie musimy się martwić koszyczkami, żeby to zaparzać, te wspaniałe ziółka. Jest wygodna przede wszystkim w pracy, jak ludzie pracują, prawda? Także to na pewno ta ekspresowa. Poza tym w drodze również, jak ktoś dużo podróżuje, to takie herbatki są na pewno wygodniejsze, bo uważam, że w domu to rozsypne są jak najbardziej nam potrzebne. Ale zapach ten sam czuję, czuję od razu, nic się nie zmieniło. Gatunkowo jest bardzo dobrze zrobiona, bardzo dobrze, także zrobiliśmy wszystko, żeby była jak najlepszej jakości, żeby to nie są jakieś tam ostatki zebrane, tylko normalnie pachnące zioła, tak jak w tych innych herbatkach. A więc tak, herbatka mistrzowska jak najbardziej. Natomiast gdybyście Państwo czuli coś takiego ciężkiego na wątrobie albo na żołądku, to proszę sobie połączyć takie kropelki. Krople miętowe, sok z dziurawca, sok z mniszka lekarskiego, czyli z tego mleczu. Razem to wszystko wymieszać i popić. I pościć do piątku tak naprawdę najlepiej, bo to święta naprawdę dopiero były. I jak nie zjemy sytych posiłków przez te kilka dni takich dosyta, to się nam naprawdę nic nie stanie. Złego, nie. A tylko lepsze. Absolutnie. Poza tym, tak jak mówię, to nasze jedzenie takie bardziej postne też jest i zdrowe, i na wiosnę to nawet zapewni takie odświeżenie. Trochę człowiek po tym karnawale, po tym, co było, to w sam raz taki post jeszcze jeden kilkudniowy, czy mówię nawet 2-3 dni, nikomu nie zaszkodzi, a na zdrowie wyjdzie. Także to można zrobić. I w razie czego, gdyby coś tam było większego, to proszę te kropelki sobie popijać. I herbatkę mistrzowską. No jeszcze nie jest gorąco, także można rozgrzewać organizm w dalszym ciągu. Wiosna jest, już nastała kalendarzowa, ale jeszcze nie u nas tak naprawdę, bo jakby nie patrzeć za oknem, jeszcze jej nie ma. No tak, no ona powróci. Zbliża się do nas pomalutku, pomalutku. Tak. Widocznie ma problemy. Już niedługo będzie. Natomiast ja bym chciała Państwu jeszcze dzisiaj przypomnieć napój moniuszkowski. Co prawda nie powiedziałyśmy o tym na święta, ale po świętach będzie taki weekend majowy, będziemy spotykali się na grilla, czy też na innych majówkach, więc dobrze by było mieć taki napój moniuszkowski, tak, żeby zadziwić innych. I dzisiaj troszeczkę inny skład zrobimy. Taki właśnie wiosenny, taki odświeżający. A czyli trochę można różne kompozycje robić tego napoju moniuszkowskiego, tak? Właśnie o tej porze roku, to prawda, ja uwielbiam ten napój moniuszkowski letni, bo on jest na słońcu, leżakuje. To jest najlepiej, no ale z tym sokiem pomarańczowym. Tak, póki co go nie mamy, bo już nam wyszedł przez cały karnawał, więc robimy. Pani Alu, możemy wziąć słoiczek, ten słoiczek, tak, i wsypiemy tak i pokażemy, jak można bardzo prosto zrobić teraz taki napój moniuszkowski. A napój moniuszkowski jest bardzo dobry, bo też poprawi trawienie, poza tym rozweseli. Dlaczego? Dlatego, że mamy wspaniałe zioła. To przepiękne kolory mamy tutaj na stole dzisiaj, aż
oczy i same się uśmiechają na ich to widok, naprawdę. I pięknie pachną jeszcze do tego. I pachnie, tak. Więc mamy po pierwsze kurdybanek. Kurdybanek, ja mam kurdybanek z naszej działki. Oczywiście to jest ten, co Sobieski go zaprowadził pod Wiedeń. A więc proszę Państwa, kurdybanek jest w tej chwili obecny w wielu krajach europejskich. Jak jeżdżę, to praktycznie gdzieś tam patrzę, a on się wije, a to na ziemi niemieckiej, a to gdzieś w Belgii, a to w Austrii. Także można kurdybanek spotkać, więc dla Polaków, którzy mieszkają za granicą, to również jest to miłe. Dobry znak. Tak, tak, że kurdybanek być może gdzieś w pobliżu rośnie, że to wcale nie trzeba do Polski wracać. To znaczy, wracać trzeba, tylko po prostu... Nie tylko po kurdybanek. Nie tylko po kurdybanek, tak. Czyli więc, tak garstka mam wsypać. Tak, proszę tam parę tych listków. On jest taki, tak, ja go nie mełam, tylko tak jak ususzyłam, tak on, taki on jest. Natomiast w sklepie Państwo kupicie kurdybanek, on jest pod nazwą bluszczyk i wtedy macie Państwo zmielony. Ale już taki przygotowany po prostu, tak. Ale nie ma to co, jak każdy sobie zbierze swój. Tak, lubię te swoje zioła, bo one są tak pachnące, są tak wspaniałe. A też wracam wspomnienia. Ja tak pani powiedziała, od razu kurdybanek, to ja sobie przypominam, jak siedziałyśmy na łące i zbierałyśmy ten kurdybanek, żeby teraz pomóc ususzyć. Piękne, pamięta pani? Jakie śliczne kwiatki w kwietniu, jak jeszcze praktycznie nic nie kwitnie, a on już wesolutki, taki krakowiaczek polski, już zakwitnie, już podskakuje, już wyrywa się do życia, już daje innym radość, przekazuje zdrowie. Jeszcze troszeczkę i już tak. A więc kurdybanek to jest ten, który wzmacnia system odpornościowy. Doskonale wzmacnia system odpornościowy i dla dzieci, i dla dorosłych. Tutaj i dzieciom można taką herbatkę z kurdybanka jak najbardziej podawać. Nie mówię o napoju moniuszkowskim, bo on jest tylko dla dorosłych, to jest nie dla dzieci. Dzieciom się robi taki napój na wodzie, a to, co robimy, to jest tylko dla dorosłych w tej chwili. Tak? Pani Alu, już wystarczy. I teraz mamy haber. A proszę Państwa, no któż nie zna habru naszego, polskiego? Jest tak piękny, bo to jest kolor nieba. A kolor, tak, kolor nieba, czyli kolor radości, kolor szczęścia, pogody ducha, wszystkiego, co się łączy ze szczęściem, jeśli patrzy się na pole habrowe. Mam nadzieję, że wiosnę pobudzimy tym habrem, tak. Jak zobaczę, jaki on piękny, niebieski. Jest dalej piękny, prawda? Jest cały dalej czas. Niebieski. Ususzone jest dobrze u mnie na strychu, także tam nie ma takich temperatur, żeby on się no, w jakimś sztucznym, jeśli się suszy, to on wtedy tę barwę traci. A u mnie na strychu jest takie przewiewne miejsce, więc on w ogóle zachowuje cały czas jeszcze tę taką barwę, taką jak na łące. I jest rzeczywiście śliczny. A proszę nie żałować, wsypać. Tak. I haber, proszę Państwa, jak ja byłam dzieckiem, to myśmy z tego robili takie winko jako dzieci. Oczywiście zalewaliśmy haber taki zerwany, wystarczy już, prosto z łąki wodą. I to stało 2-3 dni i to był taki kolor różowawy się robił. No i chyba myślę, że to... Piękny kolor jest, jak się od razu zaleje, tak świeży haber, świeży. Najpierw powstaje taki delikatny i to taki niebieski. Macerat jest, tak, taki coś w róż taki wpada. Piękny kolor. I proszę Państwa, mówiliśmy, że to jest winko i nieraz do tego dodawaliśmy jeszcze odrobinę miodu, bo miód zawsze w domu był, więc proszę Państwa, był taki cudowny napój, który my jako dzieci nazywaliśmy winkiem. I mój tata był kiedyś przerażony, bo jak usłyszał, że my pijemy winko, więc był pewien, że gdzieś tam, nie wiem, coś od kogoś wzięliśmy jakieś winko i zrobiliśmy na tym winku haber. I ja dopiero pokazałam, że to jest na wodzie, więc tata już był spokojny, mówił... Takie winko można, tak, takie winko takie można. Możecie sobie popijać, tak. I proszę Państwa, jeszcze mamy tutaj ślas i to jest ślas nie ten zaniedbany, który ja nieraz na działce Państwu pokazywałam, tylko śliczny. To jest ślas proszę. Dziki albo inaczej leśny. Jest, on się nie płoży tak jak ten ślas zaniedbany, tylko on rośnie do góry. I ja widziałam ostatnio w okolicach Niepokalanowa, ten ślas miał tak około 2 metrów wysokości. To pierwszy raz w życiu widziałam coś takiego i rósł przy drodze, bo zwykle to on jest taki do metra wysokości, nieraz mniejszy, a tu był bardzo wysoki, dużo wyższy ode mnie i proszę
proszę Państwa, śliczne, ma kwiatki, tak jak baletnica, porusza się tak w rytm wiatru, jak ten wiatr wieje, a te kwiatki się tak pięknie poruszają. No dosłownie, jeszcze można troszeczkę dodać, jak baletnica. I ja jeszcze jedno powiem. Czy Państwo pamiętacie, jak ja mówiłam o syropie Heleny Modrzejewskiej? Tak. To syrop Heleny Modrzejewskiej dokładnie z takiego ślazu. Tylko ten syrop można robić jeszcze z liści, z korzenia, albo po prostu z tych kwiatków, albo wszystko razem wymieszać i też doskonały syrop od kaszlu, od przeziębień różnego typu. No, wszystkie gardłowe tutaj problemy. Tak. I również nauczyciele, aktorzy, no nie wiem, ci co pracują głosem, mogą sobie taki syrop właśnie ze ślazu popijać Heleny Modrzejewskiej, bo tak, bo ten syrop uratował jej ten przepiękny, niespotykany głos. I teraz, Pani Alu, zalewamy winem. Jeśli to by było dla dzieci, chcielibyście Państwo zrobić, to zalewamy wodą przygotowaną oczywiście i to też nie ma problemu. I wtedy odstawiamy na inne. Odstawiamy i to u mnie to stoi przez całe wakacje, jeśli ja to robię latem z tych takich surowych ziół. A teraz to może 2-3 dni nawet stać, a jeśli dłużej, no to im dłużej tym lepiej. Po prostu jeśli Państwo teraz zrobicie, to na majowe weekendy naprawdę będzie doskonały napój, bo to jest wermut. To jest wermut, więc tutaj tych procentów jest niewiele, a jeśli później jeszcze rozcieńczymy z sokiem, czy to z sokiem pomarańczowym, według mnie to z sokiem pomarańczowym jest to najlepszy chyba, najsmaczniejszy praktycznie i najbardziej oryginalny, ale można również z sokiem malinowym, jeżynowym, truskawkowym, to co Państwo macie, tak samo i dzieci, jeśli już Państwo coś takiego zrobicie i zalejemy to wodą, i to postoi tam na przykład pół dnia, można to przesadzić i dzieciom, to już będzie taki macerat i wtedy dzieciom dodać soku, może to być sok wiśniowy, to jest sok wiśniowy, to jest taki ożywiający. W ogóle z tego tak, można tak, zrobić. Pani Alu, tu mamy sok wiśniowy, proszę, jakby tak. Pani podała sok wiśniowy, teraz proszę popatrzeć jaki kolor. To jest coś niezwykłego, on jest gęsty taki dosyć ten sok i ja sobie przypominam takie wisienki z mojego ogrodu, z mojego sadu, jak ja byłam jeszcze dzieckiem i były wtedy takie małe wisienki czarne, z te sokówki i z nich robiło się sok. I proszę sobie wyobrazić, że z takich wisienek, bo jeszcze znaleźliśmy na dalekim Podlasiu właśnie takie obsuszone już wisienki i z tego zrobiliśmy ten doskonały sok. I no cóż, soku na razie nie dolewamy, no bo to jeszcze musi nie, być na zrobione. Razie naleję ale tego wino. Winka, ale później to na pewno spróbujemy. Wszystko wlewać? Tak, tak, tak. Musimy to zalać. A więc teraz już Państwo... Już niedługo będziemy zalewać tak, świeże zioło. Świeże, a wtedy no, jeszcze to piękniej wygląda. I oczywiście to Państwo zamykacie i to jest wszystko. I ustawiamy na parapecie albo gdzieś w kuchni, w ciepłym miejscu i niech to sobie stoi. My jeszcze mamy za mało wina, to powinno być tak, o, potąd. Ale butelka jedna to jest za mało, choć mi się wydawało, że wystarczająco. Tak, i proszę Państwa, to jest praktycznie cała robota, bo Państwo mówicie, ojej, a jakie to skomplikowane, a Pani Korżaska to wymyśla takie rzeczy, a nie lepiej to iść do sklepu i kupić, a może Pani Korżaska to sprzedaje. No na razie nie sprzedajemy, nie mamy takiej możliwości, ale proszę Państwa, gdzie byśmy takie kupili? Pokazuję, że można to zrobić i w sposób naprawdę prościutki. I teraz Pani Alu, Pani postawi na parapecie. I przecież jak to pięknie wygląda, jeśli Państwo wchodzicie do swojej kuchni, stoi takie coś na parapecie, od razu się Państwu przypomina. Wiosna, lato, wszystko to, co jest najpiękniejsze, haber, kolor nieba, czyli uśmiech, czyli radość, czyli szczęście, czyli pogoda ducha, kurdybanek, jest wesolutki krakowiaczek. No, od razu inne życie i Państwo mówicie dlatego o depresji. Też wydaje mi się, że jeżeli ktoś przygotuje sobie taki napój moniuszkowski sam w domu, to właśnie później wchodząc do kuchni tak. Mówi, jejku, sam to zrobiłem, mogę się napić, mogę poczęstować znajomych, rodzinę, tak, prawda? Tak. Czymś zupełnie innym. I poza tym, jak człowiek przychodzi z pracy i widzi takie cacko u siebie w kuchni,
to inne życie, to już inne życie, to jest człowiek bliżej natury. I proszę Państwa, ja bardzo bym chciała, żeby zachęcić ludzi, żeby byli bliżej natury. Bo jeśli będziemy bliżej natury, to będziemy zdrowsi. Jest tak mnóstwo chorób, tak mnóstwo chorób. No jeszcze tym bardziej teraz po zimie zmiana temperatur, idzie wiosna, więc my automatycznie chcąc więcej tej wiosny, bardziej ją poczuć, już zrzucamy zimowe płaszcze, kurtki, ubieramy się już troszeczkę lżej. Dziś i wtedy oczywiście najprościej jest złapać jakieś przeziębienie. Ależ oczywiście, że tak. I dlatego, proszę Państwa, jeśli wrócimy do tej natury, to systemy odpornościowe będą sprawniejsze. Kiedyś czytałam taki artykuł i tam było o świętej Matce Teresie. I ona kiedyś była na spotkaniu i młodzi, tacy gniewni, mówili: no tak, ale siostro, jak to zrobić, żeby ten świat się nawrócił, żeby było inaczej, żeby to, ta nienormalność od nas się odwróciła. A ona powiedziała tylko jedno słowo: nawrócenie. Ale ci młodzi dalej nie wiedzą, no jak to nawrócić, no jak to nawrócić, jak to teraz zrobić, więc dalej pytają. A ona powiada: nawrócenie od samego siebie, czyli nawrócić się nie od ciebie, nie od ciebie, nie od sąsiada, nie sąsiad, tylko ty sam musisz się nawrócić, ty sam. Ale jak i ty sam, i ty sam, i ty sam się nawrócisz, to nawrócenie ogólne nastąpi. Więc żeby takie nawrócenie nastąpiło, żeby ruszyło takie pospolite ruszenie, o którym ja mówię, każdy z nas musi wrócić do natury. Bo jeśli nie wróci do natury, to cywilizacja, choć piękna, błyszcząca, radosna i w takim show prowadzi nas przez ten świat, no to z chorobami trzyma. To nas daleko to prowadzi, naprawdę. Do chorób. Do chorób, do lekarzy i później do aptek. A tutaj aptekę mamy za oknem, na polu. A później właśnie w takich pięknych, zamykanych słoikach. Oczywiście. I tu, proszę Państwa, ty nie chodzi w tej chwili o leczenie, tu, bo leczeniem zajmuje się lekarz, ale my budujemy zdrowie. My budujemy zdrowie. I wiecie Państwo, co ja ostatnio wymyśliłam? Wymyśliłam, żebyście Państwo tak mogli być blisko tego świata natury, a niektórzy już drogi do tego świata nie znają, to ja wymyśliłam takie herbatkowo. Czyli napisałam w herbatkowie, tak jak kiedyś w Soplicowie. I to wymyśliłam sobie. I co w tym herbatkowie jest? I w herbatkowie wymyśliłam sobie taki, to już niedługo będzie na mojej stronie internetowej, i wymyśliłam sobie taki piękny świat, do którego człowiek przecież może dojść, może wrócić, bo to, że jest cywilizacja, to nic nie szkodzi, żebyśmy nie żyli w zgodzie z prawami natury. I w tym herbatkowie wymyśliłam sobie taki dom, podmurowany, drewniany, lecz podmurowany, jak w Soplicowie. Prowadzi do niego taka kręta dróżka, a w ogrodzie są takie piękne zioła i tak pięknie na nas patrzą. I przecież my też mamy ogrody, więc ja bym chciała, żeby w tych naszych ogrodach było trochę tych ziół. Był krwawnik, był nagietek, był kurdybanek, haber, przetacznik, przywrotnik. Przecież to wszystko może rosnąć. I obok tego może być koperek, i obok tego zdrowa marchewka. No teraz już trzeba robić porządki, wiosna przyszła, do najwyższy czas się zabierać do ogrodów, czyścić, porządkować, bo niedługo będziemy sadzić, dlatego drodzy Państwo, nie ma na co czekać. Ruszamy wszyscy do ogrodu, bierzemy grabie, łopatki i zabieramy się do pracy. Dziękuję bardzo serdecznie Pani Stefaniu za dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Państwu i zapraszamy na kolejny już za tydzień.